Historia ZSO w Kowarach. 1 października 1951 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli swoją przygodę z edukacją w szkole przy ulicy Szkolnej 1. Budynek jest jedynym przeznaczonym na cele dydaktyczne w naszym mieście. Minęło już ponad 70 lat od tego momentu, więc warto przybliżyć historię placówki. Zapraszam na kolejną część opowiadających o historii naszej szkoły. Lata 90. i początek nowego wieku. 4 czerwca 1989 odbyły się historyczne wybory do polskiego Sejmu. Jeszcze nie do końca demokratyczne, kontraktowe wybory zapewniały komunistycznej rządzącej partii 65% miejsc w Sejmie. Uważa się umownie, że wtedy komuna upadła. Dziś wiemy, że na cztery łapy. Polska rozpoczęła czas transformacji. W związku z tym początek lat 90. w Kowarach był trudny. Liceum ogólnokształcące po cichu wymazało swojego patrona. Ówczesny dyrektor, pan Zbyszko Brudniak, dyplomatycznie pozwolił swoim nauczycielom nie wpisywać imienia patrona na świadectwach. Imię Janka Krasickiego zniknęło z nazwy szkoły i pieczątek. Tymczasem liczba uczących się w ogólniaku stopniowo wzrosła. I w 1991 roku otworzono dwie pierwsze klasy. Na początku lat 90. szkoła nawiązała współpracę z niderlandzkim miastem Assen. W 1992 roku młodzież po raz pierwszy gościła uczniów, a rok później pojechała do kraju tulipanów. W tamtych czasach była to niezwykła podróż dopiero co otwierającego się dla nas Zachodu. Obowiązkowy dotychczas język rosyjski był powoli wypierany przez język angielski. Proces utrudniał brak wykwalifikowanej kadry. Dopiero w 1996 roku język angielski na stałe zagościł w murach szkoły. W 2000 roku maturzyści zdawali ostatni raz język naszych dawnych przyjaciół i sojuszników na maturze. Wraz ze zmianami politycznymi nastąpiła rewolucja w oświacie. 1 września 1999 otworzono aż 6 klas pierwszych gimnazjum. W sumie w ZSO w Kowarach funkcjonowały wtedy 4 różne szkoły. Liceum ogólnokształcące, liceum dla pracujących, nowo powstałe gimnazjum i wygasająca szkoła podstawowa nr 4. W 2001 roku nowym, 13. dyrektorem na kolejne 13 lat została pani Grażyna Krakowiak, która na swoim stanowisku była najdłużej pracującym dyrektorem. W tym samym roku przeprowadzono tzw. nową maturę, a 29 września 2001 zorganizowano uroczystość 50-lecia szkoły z licznymi wystawami, poczęstunkiem i hucznym balem absolwentów w sali widowiskowej w Domu Kultury. Szkoła rozrosła się do takich rozmiarów, że trzeba było wynajmować 3 sale lekcyjne w pobliskim MOKU. Łącznie w 2002 roku w szkole uczyło się 25 klas. Trzeba pamiętać, że lekcje języków obcych odbywały się w grupach językowych, co zwiększyło liczbę potrzebnych gabinetów. Od 2002 roku w ZSO nieprzerwanie działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który koordynuje pracę wolontariuszy i organizuje miejską imprezę w dniu kwesty. Niekwestionowaną liderką i szefową sztabu od niemal 20 lat jest Anna Szablicka. Przez 7 lat od 2004 w szkole gościliśmy studentów ze wszystkich kontynentów w ramach projektów PEACE, lekcja tolerancji. Najbardziej egzotyczne kraje to Armenia, Meksyk, Malezja, Kenia, Pakistan czy Peru. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Podczas warsztatów uczniowie poznawali obyczaje i tradycje gości oraz mieli okazję obcować z żywym językiem angielskim. W ten sposób uczyli się tolerancji i otwartości na nieznany dotąd świat. Wraz z otwarciem granic rozpoczęły się wyjazdy za granicę. W 2000 roku odbyła się pierwsza wyprawa do Paryża, później do Rzymu, a potem rozpoczęły się zielone szkoły na Lazurowym Wybrzeżu. Nie zaniedbywano wycieczek krajowych do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta oraz niemal corocznie do Zakopanego, aby poznawać Tatry. Oprócz pozytywnych zjawisk, wraz z utworzeniem gimnazjum pojawiały się niestety problemy wychowawcze. ZSO
przestał być postrzegany w lokalnym społeczeństwie jako szkoła dla dobrych uczniów. Reforma oświaty zubożyła szkoły podstawowe o dwie klasy, siódmą i ósmą, a gimnazjum została jedyną szkołą gromadzących uczniów w wieku od 13 do 16 roku życia. Uczniowie z jednego rocznika z całego miasta gromadzili się w jednym gmachu. Dla przykładu, w 2002 i 2003 roku liczba absolwentów ze świadectwem z czerwonym paskiem przekraczała 40 osób. Jednocześnie liczba uczniów nieradzących sobie z bardzo rozbudowaną podstawą programową była też spora. Niestety zdarzały się sytuacje, w całej historii szkoły dwa przypadki, że uczeń nie mógł spełnić kryteriów koniecznych na ocenę pozytywną przez 5 kolejnych lat. Co oznaczało, że blisko 18-letni młody mężczyzna z tatuażami i z tak zwaną przeszłością chodził do klasy z 13-letnimi uczniami klasy pierwszej. I nie było żadnego przepisu prawnego chroniącego przed takimi sytuacjami. Gdy jednakże popatrzy się z perspektywy czasu na to, co się działo w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w latach 90. i w pierwszych latach XXI wieku, nie można uogólnić, że był to zły czas. Liczne sukcesy w zawodach sportowych, szkolny teatr, wyjazdy krajowe i zagraniczne, warsztaty i wiele, wiele innych aktywności zapisały się z złotymi zgłoskami w historii zarówno szkoły, jak i miasta.
a następny odcinek to już będzie ostatni odcinek całej serii. Zapraszam.